Strażackie hełmy paradne. Na pewno wiecie, że strażak to człowiek, który w czasie pożaru czy powodzi ratuje życie ludzi i ich domy. Nieraz widzieliście, jak strażacy mkną ulicami w czerwonych wozach na sygnale, by szybko dotrzeć do ludzi z pomocą. Często strażacy pomagają także w innych sytuacjach, na przykład kiedy zdarzy się wypadek samochodowy lub kiedy do rzeki dostanie się zanieczyszczenie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że od 200 lat w wielu miastach i wsiach strażacy w galowych mundurach i hełmach, często z halabardami, pełnią wartę przy grobie Pana Jezusa. Dziś chcemy Wam pokazać, jak w Trześniowie na Podkarpaciu powstają strażackie hełmy paradne. Taki hełm jest bardzo ważnym elementem umundurowania strażaka w czasie różnych uroczystości kościelnych, państwowych i strażackich. Już od wielu lat hełmy paradne wykonuje w Trześniowie pan Edward Mróz wraz ze swoim synem Wojciechem oraz z wnukami. Korzysta przy tym ze starych, historycznych egzemplarzy. To właśnie te stare hełmy stają się wzorem dla tych, które powstają obecnie. Pan Edward wykonuje białe, czarne, srebrne i złote hełmy. Zrobienie takiego hełmu wymaga wielu przygotowań. Kiedy czasza hełmu jest gotowa, pan Edward przygotowuje różne ozdoby, posługując się przy tym specjalnymi urządzeniami i przyrządami. Na każdym hełmie obowiązkowo musi być orzełek. Na piersi każdego ptaka znajduje się wytłoczony znak SO, co oznacza straż ogniową. Kiedy ozdoby są gotowe, pan Edward mocuje je do hełmu, a potem poleruje go na wysoki połysk. Pan Edward Mróz wykonuje paradne hełmy strażackie już od ponad 25 lat. W jego domu znajduje się małe muzeum, w którym zobaczyć można ponad 150 różnych rodzajów hełmów. Kolekcja ciągle się powiększa. Hełmy, które wyszły spod ręki pana Edwarda, zobaczyć można nie tylko u strażaków polskich, ale też na przykład w Nowym Jorku.
strażacy, honorowi dawcy krwi, jako dar ofiarny podarowali przepiękny hełm Matce Bożej Częstochowskiej oraz Matce Bożej z Kalwarii Pacławskiej. Strażacki hełm paradny w prezencie otrzymało wielu polskich biskupów, m.in. arcybiskup przemyski Józef Michalik. Ciekawostką jest to, że strażacy z Wisły zakupili taki piękny hełm paradny dla swojego druha, Adama Małysza. Może i ktoś z Was zostanie kiedyś strażakiem i założy na swoją głowę strażacki hełm paradny wykonany przez pana Edwarda? Kto wie?